Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Ja jestem Szybson i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie. Czytałem wasze komentarze i pisaliście mi o tym, że faktycznie był jakiś tunel w tej głowie Lucyfera. I kurde, ja już nie wiem, co się dzieje, naprawdę, bo piszecie o jakimś tunelu, tego tunelu tam nie było. Piszecie mi, że on został zamurowany, ale przekopałem się tam kawałek i po prostu nie widziałem tam, żeby cokolwiek tam miało być. Ale dobra, bo myślałem o tym, że może mądrze byłoby tam wrócić, ponieważ ja jestem w tej dżungli. Pisaliście, że ona zatrzymała się tutaj gdzieś w tej dżungli, ale niedokładnie nie było to sprecyzowane. Ja czytałem komentarze, ja dalej nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje. Już nawet nie wiem, w którą stronę było Palionowo, chyba w tamtą, tak mi się wydaje. Już się gubię w tym wszystkim, chyba. Czekajcie, skąd ja przeleciałem? Nie no, chyba stamtąd. Ej, dobra, już się gubię mega. Dobra, zanim rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę, ponieważ każda łapka w górę to większa szansa na to, że odnajdę Milki i że pokonamy Lucyfera. Ja tutaj jestem lekko. O, podniosę biurko. Dobra, i uwaga, co ja chciałem powiedzieć jeszcze? A, zapraszam na kanał vlogowy, ponieważ tam vlogi co drugi dzień. A nie wiem, czy mogę wam to powiedzieć jeszcze, czy, bo nie wiem, kiedy to się pojawi, ale możliwe, że już jutro. Nie wiem, dobra, nieważne. W każdym razie, nie wiem, czy pamiętacie, ale jak była publikacja piosenki Palion gra, to pewną rzecz zrobiłem. Teraz zrobiłem ją znowu. Dla kumatych. Możecie wiedzieć mniej więcej, co to jest. Ja jeszcze o tym powiem tutaj na kanale, pewnie jak już to wyjdzie. No ale zapraszam na kanał vlogowy, na kanał Filip Szczypka, ponieważ tam to się oczywiście pojawi. Więc kto jest ciekawy, zapraszam. Kto już się spodziewa, co to jest, dajcie znać w komentarzach. Dobra, chyba w tamtą stronę było Palionowo, więc ja w tamtą stronę lecę. Bo już, no na pewno, tutaj, bo za brzozami to było, chyba tak mi się wydaje. Albo... Kurde, już nie wiem, czy tam? A już się gubię w tym. Już się gubię. Gdzie to było? Czekajcie. Dobra, tu jest, dobra. Dobra, dobrze myślałem, bo już kurde, już zakłopotany byłem. Wyszedłem z serwera, już nie pamiętam, jak to wyglądało. Co tu się kurde wydarzyło? Dlaczego to jest obsydian jakiś? Dobra. Nie interesujmy się tym, to nas nie powinno interesować. Dobra, wróciliśmy z powrotem na Palionowo. Wszystko to jest tak, jak było. Wy mi w ogóle pisaliście jeszcze jedną rzecz właśnie ciekawą też, że Milki jest po tej drugiej, tam jakby tam po drugiej stronie, tam gdzieś poszła, nie wiem gdzie to jest, ale że ona trafiła ponoć do Palionowa, w którym nie ma wszystkich budynków. To mi tutaj coś kurde nie do końca pasuje, szczerze wam powiem, widzowie. I to jest mocno dziwne. Ale dobra, czekajcie, bo miałem sprawdzić tą głowę. Ale zanim to sprawdzimy, to ja bym chciał to jest ta moja książka. Właśnie, ja dalej nie wiem, gdzie jest ta książka od Milki. Dalej nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Dobra, odłóżmy, a nie, bo ja zabrałem sobie to, już były moje rzeczy potrzebne na wyprawę, to ja to mogę zostawić sobie, że tak powiem. Dobra, zróbmy tak, weźmy połowę. Odłóżmy to, weźmy sobie fantoma, żeby naprawiać sobie tą elytrę, to odłóżmy, to weźmy, to możemy odłożyć tu, ta książka jest nam niepotrzebna, dobra, wszystko jest git, nie mam hełmu dalej i ta elytra mi się zaraz zniszczy, ja nie mam w ogóle nic, ty, ona mi się zniszczy zaraz, ja muszę ją naprawić najpierw, czekajcie, jak ja mogę ją naprawić bardzo szybko, dobra, wiem, musimy szybko do netheru skoczyć, wykopać trochę kwarcu, bo ja potrzebuję levela, żeby jakkolwiek to móc naprawić, bo jest lipa naprawdę z tą elytrą, a jak ja stracę elytrę, to jestem, to, bez elytry, to jak kurczę, jak bez nogi, naprawdę, tak. Co jest grane, dlaczego portal nie działa? Nie no, ja nie mam czego odpalić. O nie. Dlaczego tu się takie rzeczy dzieją? Co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego tu się nagle wszystko tak... Tu w ogóle co jest grane? To jest na czerwone, tego nie było też. Dobra, czyli nie odnajdę niestety elytry. Dobra, jakiś inny sposób na zdobycie levela szybko? Nie wiem, czy jest jakiś inny sposób. Nie ma innego sposobu. Szczerze? Jesteśmy w dupsku. Tak bym to nazwał. Dobra, jest jeszcze jeden sposób. Mogę zebrać trochę... Coś bym mógł ulepszyć. Wiem, dobra, pójdziemy. Mam pomysł. Dobra, 300 IQ. Przypomniało mi się, że mam tych villagerów, a z nimi da się jakoś tam, prawda, że tak powiem, ten, jak to się nazywa, dealować z nimi się da. Więc jesteśmy w stanie sobie troszkę trzciny ogarnąć. Tutaj powinno być trochę trzciny, tu nie ma trzciny, tu też nie, dobra. Ale tu mamy sporo trzciny, więc sobie ją zbierzmy oczywiście. Nie wiem, czy pamiętaliście w ogóle o tej trzcinie, bo ja to już tutaj tak dawno nie byłem. W ogóle jej nie zbieram, zapominam o niej. Już w ogóle tych wieśniaków nic tam nie robię. A przydałoby się w sumie coś tam z nimi pomyszkować, tak powiem, jakieś fajne rzeczy zdobyć, może coś podilować. Ale dobra, tego to już będę się zajmować tym poza odcinkami. Dobra, zbierzmy to wszystko, co tutaj mamy do zebrania. Jeszcze piętro niżej mamy sporo tego. Tak mi, z tego co pamiętam, patrzcie tutaj. Pum, patrzcie ile trzciny, dobra. Teraz dzięki temu sobie naprawdę bardzo fajnie z nimi podilujemy. Ponieważ, dlaczego chcę z nimi w ogóle dealować? Dlatego, że widzowie, potrzebujemy jak największy level, żeby móc po prostu tą elytrę ulepszyć, bo ja, jak widzicie, nie mam levela, bo ja zginąłem sobie.
No i fajnie, bo kurczę, no właśnie nie fajnie w sumie. Ja nie wiem, na czym miałem teraz levela zrobić, szczerze wam przyznam. Dobra, przejdźmy tu, zabierzmy sobie to wszystko, co tutaj mamy. Dobra, idziemy do tych villagerów. Mamy sporo tej trzciny, więc wydaje mi się, że z tego już zrobimy jakiegoś tam fajnego deala z jakimś z nich, bo one dają nam expa za to, że z nimi coś tam robimy. Więc wydaje mi się, że coś ugramy. No wystarczy nam tyle expa, żeby po prostu ulepszyć tą elytrę, w sensie ją naprawić. Dobra, przejdźmy tu, teraz tak, tu musimy miecz włożyć, dobra, jest git. I teraz tak, to był ten ziomeczek, oj tak, tak, a musimy zmienić najpierw to, więc zamienimy sobie to całkowicie na papier. Pytaliście mnie też, widzowie, o jedną rzecz, znaczy pytaliście, nie pytaliście mnie, tylko pewnie was zastanawia jedna rzecz, a mianowicie to, dlaczego te kolejki, które miały być na całe palionowo i był cały plan, nie są zrobione. Nie było kiedy ich zrobić, przysięgam, nie było kiedy. Dobra, bierzemy to i teraz tak, dawaj mi levela jak najwięcej, wariacie, dawaj, proszę. Dobra, już nie mamy więcej, proszę. Piąty level, dobra, to jest git. To jest git. Czy my jesteśmy w stanie coś, co wy tu macie jeszcze? Tu coś takiego, dobra, to nic. Glina byłaby całkiem git, gdybym miał glinę. Emerald z hełm, no ale nie chcę takiego hełmu. Tu możemy żarcie mieć sporo, a z tego też byśmy mogli coś wydealować, fajnie mieć jakieś żarcie przy okazji. Tutaj nie ma nic fajnego, musimy też się pozagryzać, żeby tutaj jakkolwiek to miało sens. Tutaj nie ma nic fajnego. Dobra, ten ziomeczek był spoko, to, na to bym się zgodził. Dobra, i dawaj nam levela. Wow, dobra, mamy sporo całkiem, wszystko zebrałem? Chyba tak. Chyba nie ma już żadnego levela, dobra, możemy wracać z powrotem. Zabierzmy ten miecz. Ja w ogóle muszę sobie ulepszyć ten miecz jakoś. Patrz, ile mamy żarcia teraz, ja nie mogę, jesteśmy tak przygotowani na tą wyprawę jak nigdy. A teraz wystarczy nam, jak jeszcze tą błoną ulepszymy sobie tą elytrę, to już będzie w ogóle git. To już możemy być spokojni, przydałoby się na nią dać jakieś ulepszenie, ale to nie teraz, bo nie mamy na to teraz najzwyczajniej w świecie czasu. Więc po prostu naprawmy to. Potrzebujemy 5 tylko, no i git, i mamy ulepszoną na maksa. O to chodziło, dobra, jesteśmy gotowi. Dobra, czy mamy wszystko? Weźmy sobie żarcie, to nam się na pewno przyda. Z takich rzeczy to wszystko, co mamy, jest chyba git. Dzięki temu będziemy mogli naprawdę fajnie, że tak powiem, sobie poradzić. Dobra, przejdźmy w takim razie, wlećmy. O kurde, nie wiem, czy w noc? Nie, chyba wolę to... Dobra, w noc, kogo to obchodzi. Idziemy tutaj, wejdźmy do tej głowy i zobaczmy, czy tutaj faktycznie ten tunel jest gdzieś, czy go nie ma. Ja teraz już, widzowie, to sprawdzę bardziej. I teraz tak, mówiliście, że jest gdzieś... No tu nie może być ten tunel, no nie wierzę w to, że tu on został zamurowany tym. Dobra, tu sprawdźmy, czy tu coś jest. O kurde, faktycznie. I dokąd to prowadzi? No widzę, że to na drugą stronę góry chyba prowadzi. Czy nie? O, ale dziwny tunel. Murujemy go ze sobą? Dobra, zamurujmy w sumie. Ale dziwna akcja totalnie, nie? Ej, jestem w szoku, serio. Ja... Dobra, przejdźmy po prostu przez ten tunel. Nie wiem, troszkę boję się, bo nie wiem, dokąd to prowadzi, dziwny tunel. Nie wiedziałem nawet, że coś takiego jest. Nie widziałem tego w ogóle, ale dobra, przejdźmy tu. Okej, jesteśmy po drugiej stronie. Wygląda to normalnie, ale szczerze boję się fest, nie wiem, tu się wkopujemy chyba. O kurde, co tu jest? Tu jest jakaś przestrzeń jeszcze. Nie, no nie wiem, co mam robić. Ej, nie wiem, widzowie, przechodzimy tam, czy nie? Ja nie wiem. Ja się boję. Nie wiem, czy ja tam mam iść. Ja bym wrócił najchętniej. Bo... Nie, po co ten tunel jest w ogóle? O co tu chodzi? Świat jak świat. Nie wiem. Dziwna akcja. Nie wiem, widzowie, czy mam tam przechodzić. Dobra, nie no, przejdźmy tutaj, bo ja nie wiem, to jest jakiś cyrk, czy co. Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda. To jest... Normalny świat, ej, nie wiem, dokąd ten tunel prowadzi, mega dziwna sytuacja. Troszkę się bałem, ale w sumie tunel jak tunel, nie? Co tu się dzieje? Tam jest wioska jakaś, czy tam poszła Milki? Nie, ale pisaliście mi coś o tym, że Palionowa ponoć nie ma tutaj. że ona przyszła przez ten tunel i Palionowo jej znikło. Okej, sprawdźmy to w takim razie. Tamtą stronę jest Palionowo, więc wróćmy. No jak dla mnie to się wydaje być... Głupie... Powoli zaczynam w to wierzyć. Ale dobra. Nie. Nie no, błagam, nie. Nie no, proszę. To się nie dzieje naprawdę. To jest jakiś śmieszny żart, tak? Halo? Halo? Dlaczego tam są magmy i dlaczego tu... Halo? Co tu się dzieje? Dlaczego tutaj... Nic nie ma! Ej, nie, to się dzieje, to jest, tam są, ile tu... O nie, dlaczego tu jest tak mrocznie? O co tu chodzi? Słyszycie te głosy?
co to jest za świat? Śnieg? Nie, to nie jest śnieg. Halo? Halo? Co się... Co to się dzieje? Halo? Dlaczego tu nic nie ma? Dlaczego to jest takie przerażające? Gdzie znikło wszystko? Ej, to mi się nie podoba. Co to było? Ej, co to było? Co jest? Ej, tu coś jest, tu coś jest! Tu coś jest, widzowie. Słyszałem coś. Najpierw z jednej, potem... Kurde, co? Zostaw mnie! Ej, co tu się... Co jest grane? Dobra, nie...